Dzisiaj chciałam Ci pokazać pokazową analizę kolorystyczną w wersji online. Dlaczego to robię? Po pierwsze, dlatego, że wciąż dostajemy pytania, w jaki sposób taka analiza wygląda, jak się ją wykonuje. I po pierwsze, dostaję to od moich klientek, które są zainteresowane taką usługą, żeby nie musiały wychodzić z domu, gdzieś dojeżdżać, tylko żeby załatwić to online. Ale też są pytania od kobiet, które chcą uczyć się analizy kolorystycznej. No i nawiązując do tego, że są takie osoby, które chcą uczyć się analizy kolorystycznej, to chciałabym powiedzieć, że już w tę sobotę, czyli 16 listopada o godzinie 11, widzimy się na szkoleniu Zarabiaj na analizie kolorystycznej, podczas którego otworzę zapisy do 3-miesięcznej szkoły analizy kolorystycznej. Te szkolenie, czyli Zostań mistrzynią kolorów, również odbywa się online, więc będziesz miała okazję, żeby tam ćwiczyć taką właśnie analizę. Dzisiaj postanowiłam pokazać analizę na sobie, właściwie dlaczego by nie. Tak jak w analizie stacjonarnej, a link do zapisu na to szkolenie bezpłatne, czyli Zarabiaj na analizie kolorystycznej, jest oczywiście pod tym nagraniem. I wracając do dzisiejszego tematu, czyli do analizy kolorystycznej online. Analizę online przeprowadza się właściwie bardzo podobnie jak analizę stacjonarną, tylko tyle, że nie pracuje się na żywo z chustami czy z ramami do analizy, tylko pracuje się z online'ową wersją tychże narzędzi. No i przed Tobą jest taka rama, rama czystej zimy. No i jest wrzucone moje zdjęcie, to co jest ważne, to jestem na nim bez makijażu, w dziennym świetle na tle białej ściany. I możesz sobie oglądać, w jaki sposób moja twarz zmienia się, gdy zmieniamy ramę. Była czysta zima, teraz jest chłodna zima, kolejno będzie ciemna zima. No i możemy sobie patrzeć i przejdziemy sobie jeszcze raz przez te trzy zimy, czy czysta jest lepsza, czy chłodna, czy ciemna. Możesz mieć jakieś swoje wnioski, ja później oczywiście podsumuję, które typy podobają mi się najbardziej. Kolejne mamy wiosnę, mamy jasną wiosnę, ciepłą wiosnę i czystą wiosnę. No i jeszcze raz, czysta, ciepła i jasna. Czy któraś z nich uważasz, że jest dobra dla mnie? Następnie mamy ciepłą jesień, ciemną jesień i zgaszoną jesień. Czy któraś z tych jesieni jest korzystna według Ciebie? Jeszcze raz je pokażę. Zgaszona, ciemna i ciepła jesień. Przejdziemy sobie dalej do ostatniej sekcji, czyli do typów letnich. Mamy jasne lato, chłodne lato i zgaszone lato. I po obejrzeniu takich ram możemy mieć różne wnioski. Możemy mieć na przykład takie wnioski, że któraś z pór roku jest najlepsza. No, w mojej opinii te kolory, które do mnie pasują, to są najbardziej kolory jesienne i wiosenne. Typy letnie są najgorsze, bym powiedziała, czyli to zgaszone lato, chłodne lato, jasne lato. Jasne lato to jest chyba jedno z takich gorszych, chociaż chłodne lato wcale nie jest lepsze. W każdym razie zgaszona jesień, ciemna jesień i ciepła jesień to są takie typy, w których moja uroda dobrze wygląda. Podobnie zresztą z wiosnami, mamy czystą, mamy ciepłą i mamy jasną. Najmniej podoba mi się to jasna. Jak widzisz, pomiędzy ciepłą a jasną jest spora różnica. Przy tej jasnej wiośnie jest trochę takie wrażenie, jakbym te kolory były schowane za mną, że ja jestem jakby ważniejsza od tych kolorów, że te kolory po prostu są blade. Jeżeli kolory są za blade, to też delikwent, tudzież delikwentka, których analizę robimy, no również wyglądają tak blado. Mam nadzieję, że zgodzisz się ze mną, że te bardziej takie nasycone kolory, ciemniejsze kolory, które są ciepłej wiosny kolorami, wyglądają dużo lepiej. No i mamy jeszcze czystą wiosnę i gdy patrzę sobie na ciepłą i na czystą, no to najbardziej podoba mi się ta ciepła. Więc mogłabym powiedzieć, że z typów wiosennych najbardziej podoba mi się ciepła wiosna. Z zimowych, jeszcze raz je przypomnę, ciemna, chłodna i czysta, właściwie żadna mi się nie podoba. Może ta czysta, byśmy tutaj jakieś takie kolory może coś by się tutaj trafiło, ale myślę, że jeżeli któryś z typów czystych miałby być, to zdecydowanie bardziej byłaby to czysta wiosna, bardziej niż czysta zima. Więc jeszcze raz od samego początku przejdę przez wszystkie ramy, żebyś mógł sobie zobaczyć, jak to wygląda. Czysta zima, chłodna zima, ciemna zima,
Jasna wiosna, ciepła wiosna. Czysta wiosna, ciepła jesień, ciemna jesień, zgaszona jesień. Jasne lato, chłodne lato, zgaszone lato. No więc po tych ramach mogłabym powiedzieć, że te typy, które mi się podobają, to właśnie te wiosenne i te jesienne. Następnie na stacjonarnej analizie kolorystycznej przechodzimy przez chusty, czyli przykładamy próbki kolorów, próbki takich jakby ubrań do twarzy po to, żeby zobaczyć, w jakim kolorze jest dobrze. I oczywiście podczas analizy online również mamy taką możliwość, żeby posprawdzać sobie, jak wygląda się w poszczególnych ramach. Ja tutaj mam te kolory podpisane. Podpisane jest to dlatego, ponieważ jest to taki szablon dla kursantek, które uczą się ze mną analizy kolorystycznej podczas szkolenia Zostań mistrzynią kolorów, żeby po prostu było im łatwiej pewne rzeczy wnioskować. To, co na pewno widzimy, to widzimy tutaj dwa kolory, które są kolorami z gamy czerwieni. Na pewno mamy taką ciemną czerwień po lewej, jasną po prawej. Gdybym miała powiedzieć, to właściwie moim zdaniem żadna z nich nie jest idealna, ale żadna z nich też nie jest zła, ponieważ czerwony to jest kolor, który ogólnie jako grupa kolorów bardzo komplementuje moją urodę. Czerwienie to jest taka gama, która naprawdę rzadko kiedy kiepsko mi pasuje. Ale jak porównasz sobie te czerwienie, które były przed chwilą, czyli tą ciemną, taką bordową, powiedzmy kasztanową, i tą jasną, którą nazwałybyśmy pewnie jakąś taką arbuzową czerwienią, może koralową czerwienią, zdecydowanie lepiej wyglądają tutaj te dwie, czyli ciepła jesień i ciepła wiosna. Będziemy sobie przechodzić przez grupy kolorystyczne. Nie będzie tego dużo, ponieważ ja nie chciałam pokazywać całego procesu analizy, inaczej bym tutaj bardzo, bardzo długo do ciebie mówiła. Natomiast chcę pokazać taki wycinek tego. Więc jeszcze kilka czerwieni. Tutaj mamy czystą wiosnę w dwóch odcieniach. Jeden jest taki bardziej malinowy, intensywny, drugi bardziej oranżowy. Oranżowy to ten po prawej, malinowy to ten po lewej. No i następnie przykłady kilku brązów. Mamy brąz ciepłej wiosny i zgaszonej jesieni. No i ta ciepła wiosna leży lepiej niż zgaszona jesień, aczkolwiek brąz ogólnie znowu to jest taki kolor, który dość dobrze pasuje do mojej urody ze względu na to, że mam brązowe oczy. I tak naprawdę tutaj mamy ciepłą jesień i zgaszone lato. Ciepła jesień jest lepsza niż zgaszone lato. To zgaszone lato jest jakieś takie jakby niewystarczające do mojej urody. Jest takie trochę za blade, trochę za bardzo rozmyte, trochę za bardzo szare. No i mamy ciemną jesień. Ciemne brązy pasują mi bardzo dobrze, nawet jeżeli docelowo nie zostanę ciemnym typem urody, czyli na przykład ciemną jesienią albo ciemną zimą, to mimo wszystko ta ciemna jesień mi pasuje, ten brąz, dlatego że jest to zbliżone do koloru moich oczu. I tutaj widać znowu, że zgaszona jesień znowu jest jakaś taka mdła niewystarczająca. Mam nadzieję, że też to widzisz, daj znać mi oczywiście w komentarzu. No i dla porównania z grupy około brązowej mamy jeszcze beże, które zdecydowanie są dla mnie za małe, takie są niewystarczające do mojej urody. Oczywiście na pewno znajdziemy jakiś beż pasujący do mojej urody, ale pamiętaj, że tutaj masz tylko kilka próbek. Następnie mamy pomarańcze i gdy patrzę sobie na ten czysto wiosenny i ten ciepło wiosenny, to mam wrażenie, że ten ciepło wiosenny jednak lepiej dopełnia moją urodę, że czysto wiosenny ma trochę w sobie za dużo żółci, jest trochę za bardzo taki intensywny, za bardzo dominuje nad urodą. Następnie jasna wiosna, czyli bardzo delikatny, stonowany pomarańczowy i zgaszona jesień, czyli taki pomarańczowy, który właściwie prawie już jest brązem, prawie jest taki złocisty, można by było powiedzieć taki trochę przypalony. No i gdy porównuję sobie ciepłą wiosnę tutaj po prawej stronie i zgaszoną jesień, no to zdecydowanie ciepła wiosna wygląda lepiej. No ale mamy też ciepłą jesień i ciemną jesień. Tutaj powiedziałabym, że właściwie oba te pomarańcze bardzo mi się podobają, też nie bez powodu z moich naturalnych ciemnoblond włosów mam zafarbowane na rudo, dlatego że właśnie palone pomarańcze mi też bardzo, bardzo pasują. Nie bez powodu to tak idzie w takiej kolejności, ponieważ zaczęłam sobie od kolorów, które po prostu mi służą i łatwo mi jest je pokazać. No ale przechodzimy do żółci. Żółć mamy tutaj w postaci czystej wiosny i ciepłej wiosny. Gdybym miała wybrać z tych dwóch, to zdecydowanie wybrałabym bardziej ciepłą wiosnę, ponieważ czysta wiosna jest trochę za intensywna, ale ogólnie nie powiedziałabym, że któryś jest bardzo zły. No ale tutaj już gdy mamy ciepłą jesień, ciepłą wiosnę, jest jeszcze lepiej. Te takie ciepłe, lekko pomarańczowawe, takie ciężkie żółcie
Nie takie lekkie jak mamy tutaj. Zdecydowanie no, ta ciepła jesień i ciepła wiosna mi się bardzo, bardzo tutaj podobają. No ale już nie można mówić, że wszystkie żółcie będą mi pasowały, no bo na przykład te z jasnego lata i jasnej wiosny, no bo mimo tego, że są te żółcie i wiosna tutaj jest lepsza niż lato, ale dalej nie jest to kolor, który byłby takim, byłyby to kolory za milion dolarów. No i kolejny piękny kolor dla mojego typu urody to zieleń. No ale chciałam tutaj zacząć od zieleni, która no, nie jest taka najlepsza. Mamy jasną wiosnę, czyli bardzo jasną i ciepłą wersję zieleni, i jasne lato, czyli jasną i chłodną wersję zieleni. I tutaj możesz zobaczyć, że oba te kolory są niewystarczające. Jeżeli jeszcze tego nie widzisz, to zobacz sobie tutaj na ciepłą wiosnę i na chłodne lato. Polecam popatrzeć jeszcze raz na lewą stronę. Ja przerzucę. Jasna wiosna, niewystarczająca, blada. Moja buzia się robi blada. To jest trochę takie wrażenie, jakby tak skóra twarzy rozmywała się razem z kolorem, czyli rozmywała się, zlewała się z ubraniem. A tutaj, gdzie mamy ciepłą wiosenną, taką groszkową, jabłkową zieleń, to już dużo, dużo lepiej wygląda. To chłodne lato, to jest okej, okay, ale szału nie ma. Przełączmy się na ciemniejsze zielenie i tutaj już te ciemniejsze zielenie, ta ciepła jesień i ta chłodna zima, no, wyglądają całkiem fajnie. Oczywiście docelowo ja zawsze chcę się decydować na jeden z pary, więc ciepła jesień tutaj jest zdecydowanie lepsza. Zwróć uwagę, że przy ciepłej jesieni, czyli tej zieleni, gdzie mamy taki odcień ciepły, taki złotawy odcień zieleni, jest skóra też cieplejsza, a po prawej stronie, gdzie mamy chłodny, niebieskawy odcień zieleni, moja skóra robi się bledsza i nie, ponieważ ja nie mam zbyt wielu niedoskonałości na twarzy, tutaj delikatnie widać zaróżowienie mojej skóry, to akurat był chyba dobry dzień mojej skóry, gdy robiłam to zdjęcie, bo faktycznie czasem zdarza się, że mam mocne zaróżowienia policzków. Tutaj aż tak bardzo ich nie widać. Natomiast zdecydowanie odcień skóry bardziej podoba mi się po lewej niż po prawej, ale obie zielenie uważam za dobre. Czego nie powiedziałabym tutaj. Ta po lewej, czyli chłodne lato, zdecydowanie mnie wyprzedza. Popatrz sobie tutaj, jak się pięknie komponuje, czyli jakby buzia jest jakby na jednej płaszczyźnie z tym kolorem. Jest taka harmonia, jest spójność. Natomiast tutaj pyk, ta ramka jakby wyskoczyła po prostu przed moją twarz, natomiast to po prawej zgaszone lato, no znowu takie niewyraźne, rozmyte, zupełnie mi się nie podoba. No i przechodzimy sobie do niebieskości, czyli właściwie no, jednej z gorszych takich, chyba najgorszej grupy kolorystycznej dla mojego typu urody. Jasne, a wiosna i jasne lato, oba jasne. Ta wiosna jest trochę żywsza, trochę ciekawsza. Może jakbym była opalona, to może by tutaj coś zdziałało, natomiast zdecydowanie, gdy podchodzimy pod czystą wiosnę, jest lepiej. Chłodne lato moim zdaniem jest troszeczkę tutaj za chłodne, tak dominuje nad urodą. No a w przypadku ciepłej jesieni i zgaszonego lata, czyli dwóch zgaszonych niebieskości, przy czym niebieskość ciepłej jesieni oczywiście jest ciepłą niebieskością z dodatkiem żółci, czyli jest lekko taka morska, taka turkusowa, no wygląda bardzo ładnie. I to właściwie jest taka jedna z niewielu wersji niebieskiego, którą ja z lubością noszę. No ale też zgaszone lato wcale nie jest takie złe w tym wypadku. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mamy bardzo dużą tolerancję oka na jeansowe odcienie. My lubimy jeans, pasuje nam właściwie kolorystycznie do każdego zestawienia. Tak, nie mówię, że tobie i mi konkretnie, ale tutaj zdecydowanie w takich stylówkach, które możemy zobaczyć, to jeans w takiej klasycznej wersji, denimowej wersji, pojawia się w większości zestawów dla różnych typów urody. Dlatego też tutaj ten niebieski jest takim niebieskim, który mogłybyśmy zaakceptować. No i tutaj już bardzo ciemne. Bardzo ciemne niebieskości. One ładnie się komponują z moim ciemnym okiem i moje oko w ogóle bardzo oszukuje w moim typie urody, ponieważ nie dość, że ono jest ciemne, to jeszcze do tego jest dosyć kontrastowe, to znaczy białko mojego oka jest bardzo białe, a kolor jest bardzo ciemny, co też oznacza, że oprócz mojego klasycznego typu urody, no to właśnie jeszcze mogę sobie czasem dobierać trochę ciemniejsze niż klasyczna reprezentantka, albo trochę bardziej kontrastowe niż klasyczna reprezentantka. I właściwie zastanawiałam się długo, czy mam na sobie pokazywać tę analizę, czy może poprosić jakąś modelkę, która zgodziłaby się na to, żebym tak analizę
zrobiła tutaj takie studium przypadku. Taka, która będzie trochę prostsza niż ja jestem i trochę bardziej taka klasyczna, wpisująca się w 12 typów urody. Ale postanowiłam jednak, że nie, ponieważ czym dłużej pracuję jako kolorystka, a pracuję już na 12 typach urody od chyba 12 roku, więc kilkanaście lat już pracuję na tym systemie, zauważam, że bardzo wiele kobiet jest nietypowych i nie wpisuje się właśnie w ten taki klasyczny podział. Dlatego też, kiedy ja robię analizę kolorystyczną, bardzo skupiam się na tym, żeby pokazać każdej klientce jej wyjątkowość i widzę, w jaki sposób, że u mnie na przykład właśnie ciemność oka albo kontrast oka trochę miesza w analizie kolorystycznej. I tego samego uczę też właśnie kursantki podczas szkolenia Zostań mistrzynią kolorów, ale rozgadałam się o analizie kolorystycznej, a zostały nam jeszcze fiolety i róże. Tutaj mamy fiolet chłodnej zimy i ciepłej jesieni. Ta ciepła jesień wygląda przepięknie, chłodna zima bardzo mnie wyprzedza. Zwróć uwagę, jak tutaj w tych jasnych fioletach jest fatalnie. Absolutnie to nie jest moja kolorystyka, to absolutnie nie jest coś, w czym ja bym się widziała. Fiolet to w ogóle jest taka grupa kolorów, z której bardzo mało mam. Jeżeli już, to są to właśnie takie ciepłe odcienie, jak widzisz tutaj. Przypomnę jeszcze raz te fiolety, popatrz na ciepłą jesień, ciepłą wiosnę. Zobacz, jak blado, niewyraźnie i tak. Taki bladzioszek po prostu jestem tutaj w tych kółkach, a jak ładnie tutaj, kiedy te fiolety są na skraju już różu, czyli na skraju właściwie czerwieni, są ciepłe. No i tutaj mamy ciepłą jesień i ciepłą wiosnę. Róż to jest kolejna grupa kolorystyczna, z której ja jako typ urody i też właściwie moja szafa nie ma jakiejś ogromnej ilości. Mocne róże, tak jak tutaj czysta wiosna, są dla mnie za intensywne. Te zgaszone są moim zdaniem dla mnie lepsze, natomiast te jesienne takie róże typu Dusty Pink czy Tea Rose, czy taki lekko brązowawy róż. One są dla mnie lepsze, natomiast nie uważam, że są po prostu lepsze kolory dla mnie niż te. No i tutaj mamy jeszcze róż taki jasny z jasnego lata i z róż, który jest właściwie, można by powiedzieć, czerwienią z ciemnej jesieni. Bo też trzeba pamiętać, że róż i czerwień to właściwie w dużym uproszczeniu jest jeden kolor. No i teraz po takim, gdy robię analizę, to po takim przejrzeniu tych ram do analizy i chust do analizy w postaci takich właśnie kółek, wracam sobie do tych typów, które podobały mi się najbardziej. I najbardziej powiedziałabym, podobała mi się ciepła wiosna, później czysta wiosna, którą chciałam też testować, ciepła jesień i ciemna jesień. No i teraz, gdy patrzę sobie na te cztery ramy, przejdźmy przez nie razem jeszcze raz. Ciepła wiosna, czysta wiosna, ciepła jesień i ciemna jesień. I tak naprawdę na tym etapie, gdy sobie porównam te cztery, już widzę, że tak naprawdę do testowania najbardziej zostawiłabym sobie ciepłą jesień i ciepłą wiosnę, ale ta ciemna jesień i czysta wiosna przydadzą mi się czasem do porównań. Chciałabym pokazać Ci kilka przykładów. Normalnie jest ich właściwie kilkadziesiąt, które sprawdzamy podczas analiz kolorystycznych, czy takich, które ja wykonuję, czy na szkoleniu Zostań mistrzynią kolorów. No ale właśnie, mamy tak, zielenie czystej wiosny, ciepłej wiosny, ciepłej jesieni i ciemnej jesieni. Następnie jasna wiosna i jasne lato, też dla porównania. I tutaj powiedziałabym, no jasne lato wygląda bardzo fajnie, jest takie jasne na skraju z chłodnym, jasne i chłodne lato. Ta ciepła wiosna trochę za delikatna, ciemna jesień za ciemna, ciepła jesień w porządku, ciepła wiosna w porządku, czysta wiosna, niektóre z tych odcieni mogłyby być, natomiast ogólnie trochę za bardzo mnie wyprzedza. Przejdziemy sobie teraz przez następny kolor. Tutaj zakończyłam na tym jasnym lecie. No i mamy odcienie czerwieni z czystej wiosny, z ciepłej wiosny, ciepłej jesieni i ciemnej jesieni. I przez następny kolor sobie przejdziemy. Aha, nie, przepraszam, jeszcze przygotowałam jasną wiosnę. I teraz przejdziemy sobie przez następne zestawienia. Tutaj mamy połączenie pomarańczu, czerwieni i żółci czystej wiosny, ciepłej wiosny, ciepłej jesieni, ciemnej jesieni. I to, co mogę powiedzieć, to z tych wszystkich zestawień, które tutaj zobaczyłaś, najbardziej podoba mi
Z mojej oceny, z mojego typu urody, gdzie ja naturalnie mam ciemne oczy i ciemną oprawę oczu, to co widzisz tutaj na zdjęciu jest moim naturalnym. Nie mam tutaj żadnej henny, żadnego makijażu permanentnego, nic tam nie mam. I naturalnie mam jaśniejsze od brwi, rzęs, włosy. One są w odcieniu ciemnego blondu, chociaż przyznaję, że teraz ja już nie pamiętam, jak one wyglądają tak naprawdę, bo zbyt wiele lat je farbuję. W każdym razie mamy tutaj przykład osoby, która bardzo ładnie przepływa pomiędzy ciepłą wiosną i ciepłą jesienią. Z mojej perspektywy, ciepła wiosna daje więcej takiej wyrazistości, daje więcej takiej radości, podbija jasność cery, ale jej ciepły koloryt. Natomiast ciepła jesień troszeczkę chowa, troszeczkę dodaje jakby takiej powagi, ale też pięknie wyciąga to ciemne oko. Więc jeżeli jeszcze raz. Ciepła wiosna, ciepła jesień, ciepła wiosna, ciepła jesień. Więc oba te typy są dla mnie dobre. Ciepła wiosna jako typ główny, ciepła jesień jako typ siostrzany, ale uważam, że tam moja siostra jest taka, no, prawie pół na pół. To znaczy, że to nie jest tak, że tylko kilka kolorów pożyczam z ciepłej jesieni, tylko pożyczam ich dużo, dużo więcej. Mam nadzieję, że taka analiza kolorystyczna pokazowa Ci się podoba. Jeżeli chciałabyś, żeby czasem pojawiały się takie na moim blogu, kanale YouTube, no to oczywiście daj znać się w komentarzu. Przypominam, w sobotę 16 listopada szkolenie Zarabiaj na analizie kolorystycznej. Jest to szkolenie bezpłatne, wystarczy, że na stronie szkolenie.kodstylu. Nie, przepraszam, wróć na stronie webinar.kodstylu.pl łamane przez analiza. Link jest oczywiście pod tym nagraniem. Zostawisz swój adres mailowy i swoje imię, a ja wyślę Ci link do spotkania. Także dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że mój sposób opowiadania o analizie Ci się podoba. No i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.